Zadanie strzałki. Typowe drzewo binarne. Mamy od 1 do n węzłów połączonych krawędziami. Tutaj określane są jako strzałki. Funkcja, która to generuje, funkcja rysuj. W treści zadania będzie startowała zawsze od jedynki i będzie rysowała strzałeczkę od bieżącego węzła do kolejnego, dwa razy większe od jedynki do dwójki, od dwójki do czwórki, czyli są to te lewe krawędzi oraz prawe krawędzi, osobno definiowane, 2x plus 1, czyli dla dwójki to będzie 2x 4 plus 1, 5, tak? Czyli prawe krawędzi nieparzyste, o 1 większe niż te lewe krawędzi. Kiedy ta funkcja się skończy? No w momencie, kiedy węzeł, do którego musielibyśmy już rysować kolejną strzałkę, będzie spoza naszego przedziału, od 1 do n włącznie. I w tym przypadku tak samo, tak? Ten sam warunek. Spróbujmy sobie to uogólnić. Troszeczkę tu mamy do 5, a zróbmy może troszeczkę większy przykład. Skopiujmy to do schowka i tutaj wklejmy do programu graficznego, uzupełnijmy. No co tutaj będzie? 2 razy 3 to oczywiście węzeł 6, 2 razy 3 plus 1 węzeł 7, razy 2, czyli 8. I jak widzimy, są to po prostu kolejne liczby: 9, 10, 11, tutaj będzie 12, 13, 14, 15. Co nam to mówi? No coś z potęg dwójki, tak? 2 do 0, tutaj mamy ich 2, 2 do pierwszej, tu mamy 4, 2 do drugiej, 2 do trzeciej, czyli 8 tych węzłów w tym wierszu mogłoby być maksymalnie. Popatrzmy, czego od nas żądają. Podpunkt pierwszy. Narysuj nasze drzewo dla n równego 10. Myśmy to przecież przed chwilą zrobili, tylko nawet w nadmiarze. Wygumkujmy to, co jest niepotrzebne. O to jeszcze, o tak. Ta jedenastka też jest już za dużo. No i to powinna być poprawna odpowiedź. No oczywiście tak, czyli już dwa punkty na nasze konto. Przechodzimy zatem do podpunktu drugiego. I mamy w nim podać, ile strzałek łącznie narysujemy dla dowolnego n, dla n węzłów. Z rysunku od razu wynika, że każdy węzeł posiada jedną wchodzącą do niego strzałkę. Nie patrzmy na te wychodzące. Ile do niego wchodzi? Z tych nie wychodzą już żadne. To znaczy, że każdy posiada jedną wchodzącą z tym jednym wyjątkiem. Ja może tutaj go oznaczę, że ten jeden nie posiada strzałki, dlatego ją na zielony rysujemy. Tej nie liczymy. To znaczy, że ile ich jest? Jeżeli mamy n węzłów, no to n minus 1, minus ten 1, strzałek. Jeżeli ktoś nie potrafi tego uogólnić, to sobie na palcach doliczy chociaż do 20 i wyjdzie mu oczywiście w podpunkcie A 19. Weryfikujemy to. Odpowiedzi jak najbardziej poprawne. Podpunkt trzeci. Troszeczkę się do niego przygotowałem. Niech n wynosi aż 2048. Po ilu krawędziach, czyli po ilu strzałkach trzeba przejść od tego miejsca do 2047, do tego węzła? Zastanówmy się, ile musi być tych poziomów, bo to jest właściwie takie pytanie, tak? Jeżeli mamy dojść do drugiego poziomu, no to jedna strzałka, do trzeciego poziomu dwie strzałki, no to w którym poziomie będzie 2047? No dobrze, w tym poziomie mamy jeden węzeł, w tym dwa węzły, w tym cztery węzły, w tym 8 węzłów, 16 węzłów, 32 węzły. Prosta rzecz. A zapiszmy te liczby dwójkowo. To jest 1, 2, 4, 8. A te liczby co oznaczają? To jest suma wszystkich wcześniejszych wyrazów. Czyli tak naprawdę ta liczba dwójkowa, binarna, to jest informacja, ile węzłów już narysowaliśmy. No dobrze. To ile to jest? No można by dodawać oczywiście 1 plus 2 plus 4 plus 8, ale o ileż łatwiej jest napisać liczbę o 1 większą, o taką, i odjąć od niej 1.
No to co? No to jest 16 minus 1, to jest 15, tak? Do tej pory mieliśmy, od do tej pory, tutaj jakbyśmy uzupełnili do końca, mamy 15 węzłów już narysowanych, a my musimy mieć 2047. Czyli w naszym czwartym wierszu mamy 8 węzłów, do tej pory ich było 15, czwarty wiersz, czyli 2 do czwartej to jest 16 minus 1, czyli to jest dokładnie ta nasza 15. No, zauważmy, że 2048, na pewno każdy wie, że 2 do potęgi 10 to jest 1024, przecież to jest kilo informatyczne, tak? No to 2048 to jest 2 do potęgi 11. Oznacza to, że ostatni węzeł w tym wierszu o numerze 2047, jakżeby inaczej, jest w 11 wierszu. To znaczy, że od pierwszego wiersza do 11 musimy pokonać 10 strzałek. I czyżby taka była odpowiedź? Dokładnie tak. Ostatni podpunkt. W pliku pary.txt mamy 1000 par liczb z przedziału od 1 do 100 tysięcy, taka, że zawsze pierwsza jest większa od drugiej i mamy wypisać te pary, które umożliwiają przejście od pierwszej liczby do drugiej, czyli na przykład od dwójki do dziewiątki taka para, tak, taką parę wypisujemy, natomiast tutaj byłby węzeł 15, od dwójki do 15 się nie przejdzie. Podobnie nie przejdzie się od trójki do ósemki, ale od trójki do siódemki albo od trójki do czternastki jak najbardziej tak. Rozwiążemy to dwoma sposobami, ale to rozwiązanie jest przeznaczone już tylko dla moich uczniów i znajomych. Mam nadzieję, że pomogłem. Dziękuję. Można do nich dołączyć. Zapraszam.